Ola Koźlek, ze mną jest Tomasz Bezrą. Dzień dobry, witam. Jesteśmy już po konferencji drugiej Prime MMA. Jak ocenia pan tą konferencję? No moim zdaniem chyba jedna z lepszych konferencji na pewno w historii Prime'a. Podejrzewam, że podobne zasięgi wygenerowała jak na Prime jedynce, gdzie mieliśmy naprawdę fajne zasięgi. A no, były dymy, kwintesencja free fightów, nie było jakichś tam, nie wiem, stypy i tak dalej. Także no, dymy, jeszcze raz dymy i bardzo zadowolony jestem. Pojawił się ban na platformie YouTube i wcześniejsza zadyma. Wczorajsza była na oficjalnej stronie Prime. Ban jest cofnięty. Jak to w ogóle wygląda? No to moim zdaniem to było spowodowane chyba jak błędem pracownika Google'a, który nie zobaczył, że jeden z naszych sponsorów jest na tak zwanej białej liście, jeśli chodzi o sponsoring. Odwołaliśmy się, no i chyba tam zajęło to około 20 godzin i został ściągnięty ban. Także tak jak myśleliśmy, było to niesłuszne. Czyli ceremonia ważenia i gala odbędzie się normalnie, wszystko będzie transmitowane na YouTubie, a dopiero później na pay-per-view, tak? I ceremonia ważenia i media trening będzie na naszym kanale na YouTubie i pierwsze walki gladiatorów, półfinały będą na otwartym kanale, a potem serdecznie zapraszamy na Prime MMA TV na kupno pay-per-view. A czy to zaburzyło trochę zakup pay-per-view? Wpłynęła jakoś ta sytuacja z banem, czy nie? Nie. To akurat z banem tutaj nie miało nic wspólnego, jeśli chodzi o zakupy. A co do samych igrzysk, na konferencji wydarzyła się sytuacja, w której Duncan się wyrzucił Push Barbera z panelu i oświadczył, że on nie zawalczy, że szukają przeciwnika dla Tomka Olejnika. Czy to on tak w ogóle może? No Kasia może, jest włodarzem, więc jak najbardziej może. Natomiast ja chciałbym porozmawiać z Kasiem i wyjaśnić sytuację i myślę, że dojdziemy do porozumienia. No musimy porozmawiać, bo tylko to zostaje nam, czyli rozmowa. Ale była jakaś reakcja od razu, czy nie wiem, Kasia miał na słuchawce kogoś ze studia, że no co zrobiłeś? I nie wiem, bo ja nie słyszałem, także nie mogę powiedzieć, co Kasia miałem na słuchawce. Zupełnie nie wiem. Jaka była pana reakcja, jak się pan dowiedział, że już Push Barbera nie ma? No ja się zdenerwowałem, bo siedziałem akurat na sali, jak Kasia go wyrzucił. No troszeczkę tam wymyśliłem, pomagałem przy tym igrzyskach, to był mój pomysł, ale no nie, zadowolony nie jestem. A jest szansa, że znajdziecie kogoś w razie, gdyby nie doszło już do powrotu, bo właśnie Push Barbera? Tak, nauczeni błędami też, tam ktoś wypadł nam raz z gali, teraz mamy już zawodników na zastępstwo. Poza tym mój telefon w czasie konferencji rozgrzał się naprawdę do czerwoności i Instagram czy wiadomości na maila podostawałem, że naprawdę z 30 osób mi w ciągu 10 minut napisało, że są chętni, że nawet przeznaczą garze na fundacje charytatywne, żeby tylko zawalczyć, więc naprawdę jest z kim wybierać. A ściągnięcie Natana do Prime było dobrym ruchem? Jest pan zadowolony? Tak, ściągnięcie Natana było bardzo dobrym ruchem, jesteśmy zadowoleni. Natan na dzień dzisiejszy jest gwiazdą, robi największe dymy czy wyświetlenia, więc naprawdę była to bardzo dobra decyzja. I co do całej gali, organizacja przebiega dobrze? Są jakieś komplikacje większe, mniejsze oprócz tego bana, czy... Nie, absolutnie. Już o banie nie pamiętamy, idziemy dalej. Jutro jadę samego rana już do Koszalina, już ekipa w Koszalinie nasza produkcyjna jest. Zaczynają się rozstawiać, wszystko idzie swoim torem, zgodnie z harmonogramem i tutaj nie mamy żadnych problemów, jeśli chodzi realizacyjnie o galę. Jasne, bardzo panu dziękuję. Dzięki, wszystkiego dobrego.